Krukowi. Pan zapowiedział już wcześniej, Marcin Bąkiewicz, dziekan Wydziału WSP. Przewodniczący, Szanowni Państwo, pozwolą Państwo, że trochę będę nawiązywał do terminologii zaproponowanej przez mojego przedmówcę. Zatem potraktujmy to lądowanie, że przed chwilą mieliśmy touch and go, więc jeszcze jedno podejście przed nami. Proszę Państwa, ja bardzo się cieszę, że przede mną mówił Pan Prezydent Rzeszowa. Dlatego, że chciałbym mówić o kwestiach ustrojowych, o kwestiach takich, które są nieco oderwane od praktyki i mogłyby być potraktowane jako coś zupełnie abstrakcyjnego, coś, co nie przystoi, co nie przystaje realiom, do realiów współczesnych warunków życia na obszarze czy w obszarze administracji. Dlatego z tego powodu się bardzo cieszę, że okazuje się, że my możemy przejmować również wzorce i podglądać Chiny i implementować to, co dobre praktyki na grunt Polski. I teraz pozwolą Państwo, że odwołam się właśnie do tych kwestii ustrojowych. To, co będę może mówił, może okazać się dosyć odważną tezą, ale próbując kontynuować myśl Pana Prezydenta, ale już na bardziej teoretycznym poziomie, to chciałbym powiedzieć, że my możemy podglądać również Chiny ustrojowo, ryzykownie. O czym mówię? Gdybyśmy na dwóch biegunach postawili z jednej strony decentralizację, którą szanujemy, respektujemy w Polsce, poprzez samorząd terytorialny przede wszystkim, poprzez administrację terenową, a z drugiej strony dekoncentrację jako termin administracyjny, czyli tak naprawdę rozproszenie administracji rządowej w terenie, która nie odnosi się do samorządu terytorialnego, ale do administracji, która ma być skuteczna w terenie, to może te dwa bieguny pozwolą nam zobrazować materię, o której chcę powiedzieć. A żeby jeszcze dwa zdania takiego wprowadzenia do tej geografii, o której chcę mówić, do tej geografii ustrojowej, to czy Unia Europejska, której aksjologię polityczną, prawną akceptujemy, nie jest pewnym pomysłem i w pewnym wymiarze podmiotem scentralizowanym? Proszę Państwa, ten znak zapytania jest o tyle moim zdaniem istotny, że ta sama Unia Europejska powołuje się bardzo często i my również na zasadę subsydiarności i pomocniczości. Jest to jeden z fundamentów wspólnoty. I wracając do tego centralistycznego modelu konfederacji, bo nie federacji, Czy te dwa bieguny nie wyglądają już trochę inaczej? Czy ta nasza optyka nie jest trochę inna, postrzegając te kwestie? I wracając do tych relacji Europa-Chiny. Proszę Państwa, żeby było jasne, ja jestem zwolennikiem samorządu terytorialnego, zasady subsydiarności. I nikt mnie nie przekona, że samorząd terytorialny czy władza lokalna to jest coś, co nie pasuje do ustroju państwowego. Absolutnie nie. Władza lokalna jest potrzebna. Władza lokalna, organizacje pozarządowe, szczególnie działające na szczeblu lokalnym, one się uzupełniają i są elementem koniecznym. Ale pytanie powstaje, czy państwo nie powinno równoważyć i delegować uprawnień z jednej strony, a z drugiej strony zadań. I znowu wracamy do tej osi. Decentralizacja i dekoncentracja. Czy
państwo nie jest skuteczniejsze w pewnych dziedzinach, jak na przykład polityka społeczna, czy mówiąc węziej, pomoc społeczna od samorządu terytorialnego. Pytanie otwarte. Czy w sprawach infrastrukturalnych samorząd terytorialny nie otrzymał zbyt ciężkiego bagażu, który często nie jest doposażony środkami finansowymi? Kolejne złamanie ustawy zasadniczej, prawda? To są takie, proszę Państwa, dylematy, które zdaję sobie sprawę, że są bardzo odważne. Ale pytanie, czy nie powinniśmy sobie stawiać tego typu znaków zapytania o kształt polskiej administracji, szczególnie tej administracji terenowej. Czy administracja terenowa publiczna to tylko administracja samorządowa, czy również jest miejsce dla administracji rządowej? A jeśli jest miejsce dla administracji rządowej, to pytanie w jakim zakresie? Ja uważam, że te doświadczenia europejskie, ale i doświadczenia chińskie, one wymagają skonfrontowania. I kto wie, czy pewnym remedium ustrojowym nie mogłoby być znalezienie złotego środka między tym, co nazywamy decentralizacją i szanujemy, a tym, co w administracji nazywamy dekoncentracją, czyli skonfrontowanie uprawnienia, szerokiej kompetencji i zadania, które powinno być wykonane. Oczywiście kryterium bardzo ważnym jest efektywność. Proszę Państwa, wiem, że ten czas jest ograniczony, a ja mógłbym na te tematy bardzo dużo i prawdopodobnie część z Państwa by mogła pokusić się o komentarz, że to są herezje, czym dłużej bym mówił. Ale pozwolą Państwo, że ja z tym znakiem zapytania pozostanę. Te pytania są bardzo nakreślone, bardzo ogólnie rzecz jasna, prawda? Bo one nie mogą być w tak krótkiej wypowiedzi nakreślone szczegółowo. Ale uważam, że wzajemne czerpanie doświadczeń w zakresie administracji jest pożądane. Jest pożądane. Trochę jesteśmy europocentryczni w postrzeganiu różnych kwestii i standaryzacji, na przykład w zakresie administracji. I raz jeszcze chcę podkreślić, że nie oznacza to, że próbuję podważyć znaczenie samorządności i władzy lokalnej. Nie, wręcz przeciwnie. Wzmocnienie, uzupełnienie, cały czas z respektowaną przez nas zasadą subsydiarności jako fundamentem. Czy pasy zapięte? Proszę Państwa, jeszcze zapięte są pasy. Melduję przewodniczącemu, że lądowanie odbyło się poprawnie i przekazuję kontrolę już właśnie wieży do kontroli naziemnej. Dziękuję bardzo.